dzisiejszy dzień. Dziękujemy Tobie, że Twoje Słowo, ono dzisiaj wpływa na nas, ono nas zmienia na Twój obraz. Duchu Święty, dziękujemy, że Twoje Słowo, ono jest jak miecz, jak młot, że ono oddziela to, co prawdziwe, od tego, co nieprawdziwe, że ono daje wzrost i siłę. Przyjmujemy je, Duchu Święty, jako Twoje Słowo, w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Słuchajcie, więc ja chcę Cię mówić o jakby kontynuować to, co było wczoraj. My możemy troszeczkę to nawet jeszcze przyciszyć odrobinę. Wczoraj mówiłem o całości zagadnienia związanego z demonami. Dzisiaj chcę mówić o wyganianiu demonów. Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale od 7 do 8 wersetu czytamy tak. Jezus posyłał uczniów. Mówi tak, a idąc głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, znędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie. Właśnie. A idąc głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. Ja będę o tym potem mówił, kiedy będę mówił na temat ewangelizacji jutro, nie? Chodzi o to, że wyganianie demonów jest jedną z podstawowych części szerzenia Królestwa. Królestwa Bożego nie szerzymy bez wyganiania demonów. Jeżeli nie wyganiasz demonów, to nie szerzysz Królestwa prawidłowo. Jeszcze raz. Idąc, głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie. Widzimy, że to jest jedna z głównych części szerzenia się Królestwa Bożego. I u Mateusza w tym samym rozdziale w pierwszym wersecie jest napisane: przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali. Co on zrobił? Dał moc. Dokładnie władzę. Udzielił władzę. Udzielił im pełnomocnictwa, dał mandat, umożliwił. Jeżeli jesteś narodzony z Bożego Ducha człowiekiem, posiadasz nie tylko władzę nad diabłem w tym systemie ogólnym, ale posiadasz też tą władzę w takim systemie codziennego użytkowania. Demony są dla Ciebie jak śmiecie. W ogóle musisz tak podchodzić. Do demonów podchodzisz jak do śmieci. Wymiatasz, wyrzucasz. I to podejście do demonów jest bardzo ważne w umysłach chrześcijan. Jakie mamy do nich podejście? Tak jak wczoraj mówiłem, nie mamy do nich podejścia ani lękliwego, ani nie mamy do nich podejścia na zasadach takich, że jest to jakaś ciekawostka. To tak jak w mieszkaniu, jak sprzątasz, odkurzasz i potem nie otwierasz sobie tego pojemnika od odkurzacza i nie cieszysz się z widoku tego, co tam się znajduje, bo to Cię nie interesuje. Co Cię interesuje? Oczyszczone mieszkanie. Demony same w sobie nie stanowią niczego, co, na czym należałoby skupiać swoje zainteresowanie. To są śmieci. Tak je traktujemy. Nie robimy z nich nikogo więcej, tak? I widzimy, czym są, i mamy je sprzątane. Ale je sprzątamy. Jesteśmy czyścicielami. Ludzie królestwa to ludzie wypędzający demony. I teraz, kiedy czytamy ten 10 rozdział, pierwszy werset,
Przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. I to jest ciekawe, bo najpierw jest napisane, aby je wyganiali, a następnie, aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. Co oznacza dla nas takie zestawienie? Otóż takie zestawienie oznacza dla nas tyle, że demony stoją w sposób pośredni lub bezpośredni za chorobami i wszelkimi nieszczęściami, które są na ziemi. To jest sposób pośredni lub bezpośredni. Czyli nie każda choroba na przykład jest natury demonicznej, ale za każdą chorobą stoi demon. Niekoniecznie w sposób bezpośredni, czyli niekoniecznie trzeba wypędzić demona, aby uzdrowić człowieka, bo tak nie jest. Natomiast motorem powstawania chorób, motorem jakby inaczej, motorem zasilającym funkcjonowanie chorób są demony. I motorem powstawania nieszczęść są demony. Nie są one źródłem. Źródło chorób, źródło nieszczęść leży w grzechu, czyli w błędach człowieka. Ale motorem są demony. Chciałbym, żebyś demony zaczął widzieć jako pewnego rodzaju turbo do ładowania do silnika. Jest to coś takiego, co powoduje przyspieszoną, wzmożoną reakcję. Rozumiesz? Jest to coś, co gdy się pojawia, niesie ze sobą pewien potencjał siły napędowej. Kiedy eliminujemy tą siłę napędową, to wiele rzeczy w ogóle traci swoją moc. One tracą to, te rzeczy moc. Ja Wam będę Ci dawał troszkę różnych przykładów, które też są wynikiem mojego doświadczenia. Pokazywał Wam na przykład różne zjawiska. Na przykład, od razu będziemy sobie takie rzucać rzeczy. W większości przypadków przy artrytyzmie mamy do czynienia z działaniem demona. Jak ktoś mnie przy artrytyzmie, jak ktoś mnie zapyta, dlaczego tak jest, ja nie wiem, dlaczego tak jest. Bo to ja po prostu nie wiem tych rzeczy. Wiem jedno, że kiedy spotykam człowieka, który choruje na stawy, prawda? I to nie jest rzecz taka, że go tam boli staw, bo sobie nadwyręczył. Tylko ma degradację stawów. To jeszcze się nie spotkałem z czymś takim, żeby nie stała za tym siła demoniczna. Ja jeszcze nie widziałem. Co nie znaczy, że, tak, że nie ma takich rzeczy. Ja nie mówię. Ja nie spotkałem. Co ciekawe, rozpoznałem głównego demona, który stoi za tym. I jest to nieprzebaczenie na przykład. Przecież ogromna ilość ludzi po wyznaniu grzechu nieprzebaczenia momentalnie została uzdrowiona. Ja miałem taki przypadek w kościele w Dąbrowie Górniczej. Przychodziła tam do kościoła kobieta o kulach. Znaczy ona o kijkach przychodziła. Miała dziwaczną chorobę stawów. Młoda kobieta. Ta się choroba się nasilała od młodych lat. Nie wiem już, ile razy o nią się modlili ludzie. Sam się o nią modliłem. Kładłem na nią ręce i kiedykolwiek tam przyjeżdżałem w tamtych czasach z usługą, ona dalej tam była i ta choroba była cały czas w niej i postępowała. I któregoś dnia robiliśmy tam w tym kościele konferencję taką przebudzeniową z ewangelizacją. I podczas tej ewangelizacji, kiedy na nią patrzyłem, doszedłem, taka myśl do mnie przyszła, potem zorientowałem się, że to było słowo wiedzy, że ona nie przebaczyła jakiemuś człowiekowi. I w przerwie usiadłem koło niej i mówię do niej tak, czy ty przebaczyłaś wszystkim, wierzący człowiek, wszystkim ludziom? Ona mówi tak, oczywiście. Usiadłem bliżej i mówię, w ogóle bądź ze mną szczera. Czy ty masz żal do kogokolwiek? Słuchajcie, ona spojrzała na mnie, jej oczy jakby się zaszkliły i powiedziała tylko nie temu księdzu. Zapytałem jej,
co się stało? I ona do mnie mówi, nieważne co się stało, ważne, że on był księdzem. Nie miał prawa tak postępować, był księdzem. Ja już wiedziałem, że mam do czynienia z demonem. Zacząłem mówić do demona. Kazałem mu zamilknąć. Związałem go i zacząłem mówić teraz do mnie. Mówię, nieważne, że to był ksiądz, to był człowiek. Skrzywdził cię człowiek. Wybacz człowiekowi. Czy chcesz mu wybaczyć? I ona powiedziała, chcę mu wybaczyć. Ja ją prowadziłem w modlitwie wybaczenia. Pod koniec konferencji była zdrowa. Była zdrowa. Ja byłem w szoku. Słuchajcie. To było dla mnie, bo mówisz, to było dla mnie zaskakujące, w jaki sposób odejście demona i to, słuchajcie, stawy, które były degradowane przez wiele lat, wróciły do normy. Więc ewidentny cud nastąpił tam. Bo to był cud, bo to, że demon odszedł, ok, uzdrowienie, ok, ale tutaj mamy degradację, która po prostu, no wiecie, no to wiele różnych czynników, tak? A więc, ja nie wiem, dlaczego tak jest, ale tak jest. Na przykład. Dlatego demony uznajemy za motor, prawda? Dają coś, co daje napęd, przyspiesza, umacnia i zabezpiecza różnego rodzaju choroby, niemoce i różnego rodzaju nieszczęścia. Usunięcie się takiego demona powoduje lawinę sukcesu. Na przykład, jak wiecie, istnieją demony terytorialne, znajdujące się w różnych miejscach. Czasami mogą być w jakichś domach. Tylko wyprowadzenie się z tego domu zmienia wszystko. Opuszczasz dom i twoje życie zaczyna kwitnąć. Czasami są na pewnych terytoriach, na przykład w miastach, i ktoś w jednym mieście żyje i odnosi porażki. Przeprowadza się do innego miasta i zaczyna odnosić sukces. Tutaj nie mógł znaleźć pracy, znajduje pracę tam. Dlaczego te zależności są? Nie wiem. Jakie są połączenia? Też nie wiem. I badanie tego spędziłoby nam sens pomógł. Byśmy po prostu musieli się tylko na tym życiu skupić, bo tych zależności jest bardzo, bardzo dużo. Często zerwanie kontaktu z człowiekiem jakimś, przez którego działają demony, natychmiast doprowadza do tego, że przestają działać porażki w twoim życiu. Rozumiecie? Często wyjście z jakiegoś kościoła, w którym się jest, w którym nie odnosiło się sukcesów i przeniesienie się do innej wspólnoty powoduje absolutną zmianę życia. Tak to działa. Rozumiecie? Tak to funkcjonuje. A więc główną przyczyną funkcjonowania chorób i niemocy są demony. I teraz tak, w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, w 28 wersecie czytamy wypowiedź Jezusa. My musimy to sobie oglądować. Jeżeli ja, mówi Jezus, wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. A więc wypędzanie demonów, wyrzucanie demonów, tak? To jest symptom przybliżania się Królestwa. Kiedy Królestwo się przybliża gdzieś, to demony odchodzą. Nie wiem, czy wy zauważyliście, że w Starym Testamencie dwie rzeczy były w bardzo... Jedna rzecz w ogóle nie istniała, a druga była bardzo uboga. Przejawiały się różne manifestacje Bożego Ducha wśród ludzi. Nie były to dary duchowe, ponieważ ludzie nie byli narodzeni z Bożego Ducha i nie byli ochrzczeni w Duchu Świętym. Były to manifestacje i było ich wiele. Były uzdrowienia, ale na przykład było bardzo mało uwolnień. Istniały grupy żydowskich egzorcystów, którzy uwalniali od demonów w tamtych czasach. Natomiast były to znikome przypadki. W tamtych czasach demony były eliminowane wraz z ludźmi.
eliminowało się na przykład, zauważacie, co Bóg mówi na przykład do Izraelitów, kiedy wchodzą do Kanaanu. Wytnijcie Kananejczyków do nogi. Bóg nie powiedział, wyrzućcie z nich złe duchy, które za tym stoją. Zauważyliście to? Powiedział wyciąć. Zlikwidować nację. Dlaczego on każe likwidować nację? Bo ta nacja jest zdemonizowana. Ta nacja jest wyniszczona przez demony, a nie istnieje globalna funkcja uwalniania od demonów, bo nie ma Zbawiciela. Duch Święty nie jest dany, gdyż Chrystus nie jest uwielbiony. Czyli nie ma funkcji. Rozumiecie? To nie można. To nie można. Tam trzeba było robić... Wiecie, jakie oni rzeczy robili? Jak się demona wrzucało? Oni mieli metodyki kapłani. Oni musieli wziąć kotła i demon z człowieka przechodził na zwierzę i się go wypędzało potem. I on w jakiś przedziwny sposób lgnął do jakiejś demonicznej siły wyższego rzędu. To jest taki opisany jeden motyw w Starym Testamencie i się mówi, że wtedy do Azazela on odchodzi. To była zwierzchność jakaś, to był demon wyższego rzędu i ten kozioł z tym demonem niższego rzędu, on biegł do swojego szefa. On tam biegł, rozumiecie? A to były niszowe rzeczy. I nie było też modlitwy w innych językach. Ta rzecz nie istniała. To było coś, co dopiero pojawiło się w dniu Pięćdziesiątnicy. Ale wyganianie demonów jest symptomem przybliżania się Królestwa. Czasami ludzie mówią do mnie tak, boję się Ciebie. Ja mówię, to demony, które są w Tobie, boją się mnie. Taki jest Bóg. Jeżeli drżysz przede mną, to drżą demony w Tobie. Rozumiecie, to tak działa. To jest symptom przybliżania się Królestwa. Na przykład trzasnąłem różne rzeczy. Są ludzie, którzy mają bardzo ograniczony kontakt ze mną, powinni mieć lepszy. Ale to jest lęk. Demony drżą. Po prostu. Przyjrzyjmy się dalej tym rzeczom. Zbudujemy sobie podstawowy fundament. Symptomy działania demonów. Ja wczoraj o tym mówiłem. Troszkę, dzisiaj to poszerzę. Po pierwsze, demony kuszą. Kuszenie. Kuszenie to jest działanie, które ma cię skłonić do zrobienia czegoś złego. Ogólnie chcę, żebyście zrozumieli. Demoniczne działania są przez nas odczytywane jako nasze duszewne zachcianki. Natomiast chcę Cię nauczyć, żebyś to zaczął odczytywać. Patrz. Jeżeli przychodzi Ci jedna myśl do głowy o tym, aby zrobić coś złego, to nie jest problem. Ponieważ jedna myśl, tak, ona niczego jeszcze nie czyni. Ale jeżeli przychodzi Ci szereg myśli, i widzisz, że one cyklicznie po sobie uderzają, to jest demoniczne. Kiedyś rozmawiałem z Bogiem na temat pożądliwości oczu. I mówiłem, Panie, jeżeli idę ulicą i widzę atrakcyjną kobietę i ja na nią spojrzę, to czy to jest problem? I Duch Święty powiedział, to nie jest żaden problem. Ale powiedział do mnie dalej. Ale kiedy na nią spojrzysz po raz drugi, to jest demoniczne. Chcę, żebyście zrozumieli zagadnienie. Co robią demony? One kuszą. Co to jest pokusa? Pokusa to jest zwracanie Twojej uwagi niezależnie od Twojego przekonania. Nikt z nas, jak tutaj siedzimy, jak rozumiem, jesteśmy wszyscy narodzeni z Bożego Ducha, nie ma przekonań antybożych. Normalny, narodzony z Bożego Ducha człowiek nie ma przekonań antybożych. Nikt z nas nie chce źle czynić.
Nikt z nas nie chce źle myśleć. Wszyscy kochamy Jezusa tutaj. Wszyscy kochamy Jezusa, bo normalni jesteśmy. Jezusa kochamy. I chcemy postępować tak, jak mówi Bóg. Czym zatem jest pokusa? Pokusa to jest pociąganie ciebie przeciwne twoim przekonaniom. Przecież ja nie mam przekonań grzesznych. Ja mam przekonania święte. Skąd zatem uderzenia myśli tu, w jakiejś dziedzinie? Demoniczny to jest. Niektórzy myślą, że demon to się manifestuje wtedy, jak człowieku leżysz do góry kołami i już człowieku nie możesz w ogóle żyć. Nie. Czytaj demony jako śmiecie. One zanieczyszczają, brudzą, rozumiesz? Najpierw kuszą. Następnie demony nękają. Słowo nękać oznacza trapić, męczyć, zamęczać. To robią demony. Trapią, męczą, zamęczają. Proste, ja będę wam pokazywał proste działania demoniczne. Codzienne, krzaśne, nasze polskie. Zmartwienie. Martwisz się jakimś problemem. Przywołuje ci się on w twojej wyobraźni kilka razy dziennie. Demon na tym stoi. On cię trapi. To jest czasami banalna sprawa. Mała rzecz. Rozumiesz? Wiecie, kto to przechodzi po tego ludzi? W zaburzenia osobowości. Na przykład obsesje. Czym są obsesje w ogóle? Jak powstała obsesja u kogoś? Ona powstała przez to, że przez długi okres czasu ów człowiek nie rozprawił się z demonem strapienia. Ma obsesję. Wiecie, do jakiego stopnia dochodzą obsesje u ludzi? Jeżeli ty raz sprawdzasz, czy drzwi są zamknięte, to jest dobrze. Ale sprawdzasz to już drugi raz. Albo trzeci. To masz obsesję. Jeżeli wychodząc z domu zastanawiasz się, czy wyłączyłeś żelazko. I często się to zdarza. Zaczyna się projekcja obsesyjna. Tak jest we wszystkich rzeczach. Wy wiecie, że potem to przechodzi w charakter? Ludzie zaczynają mieć kulturę zmartwienia. O co chodzi? Jestem przekonany, że jedną ze zwierzchności demonicznych w naszym kraju, tak? Jest zwierzchność zmartwienia. To są takie zwierzchności w tym kraju. Przeciętny Polak to jest człowiek martwiący się. Jeśli u nas się nie martwisz, to jesteś nienormalny. Kiedyś jestem w sklepie obuwniczym. Sara miała chyba ze 3 lata wtedy. Tu była jezdnia, chodnik, 3 schodki sklep obuwniczy. Chciałem sobie kupić trampki. A Sara stała sobie przed tym sklepem i tam kijem sobie coś robiła, nie? I wchodzi taka kobieta i tam sobie trampki wybiera w tym sklepie. I mówi, to pana dziecko? Moje. Ile ona ma lat? Ja mówię, 3. Przecież tam jest jezdnia. Ja wyglądam, mówię, ale jak pani słusznie pewnie też zauważy, to tam, gdzie ona stoi, to jest chodnik. Czy pan jest nienormalny? Patrzę się na nią w ogóle. Mówię, proszę panią, ale o co pani chodzi? Czy pan się w ogóle nie martwi, że to dziecko wyjdzie na jezdnię? Ja mówię, pani, ja się w ogóle nie martwi. Mówię, spotkałem Jezusa, siedzę na tym cyklu i przymierzam trampek i z nią rozmawiam. Mówię, w ogóle się nie martwi, Jezusa pozna. Niech pan mi tu z wiarą nie wyjeżdża. Ja mówię, panią, to jest moje dziecko, tak? I ono będzie tam stać, aż ja skończę wyjść trampek. Ja się nie martwiłem. Brak zmartwienia, tak? Spowodował manifestację demona u tej kobiety.
U tej kobiety martwić się i kochać to był znak równości. W tym kraju martwić się i kochać to znaczy równość. Jak się nie martwisz o dzieci, znaczy, że ich nie kochasz. Tylko to jest demoniczne. I to już weszło w kulturę. Wiecie, co to znaczy, co, od czego jest to ma kultura? Od słowa kult. To są kulty. Demoniczna formuła wyznaniowa. W tym kraju wyznaje się takiego bożka jak zmartwienie na przykład. I my szukamy czasami innych demonów, ale to my niepotrzebnie szukamy innych demonów. Ponieważ demony nękają, czyli trapią, męczą, zamęczają. Co robią dalej? Demony dręczą. Dręczenie to jest gnębienie, torturowanie, molestowanie, prześladowanie, również oskarżanie i straszenie. Tym się zajmuje formacja demoniczna. Dręczeniem. One dręczą. Jeżeli chrześcijanin chodzi w udręczeniu, jest dręczony ustawicznie, to jest demon. Rozumiesz? Być może to już się stało częścią charakteru tego człowieka. Nie ma problemu, ten człowiek sobie myśli. To tak ja mam. Nie, masz demona. Pozwalasz mu działać w swoim życiu. Następnie demony zmuszają. Co to jest zmuszanie? To jest wywieranie nacisku lub presji. Wywiera coś na ciebie, nacisk lub presję. Jak na przykład na mnie ktoś wywiera nacisk lub presję. Tak? Wywiera na mnie nacisk lub presję. I nie robi tego jednorazowo. Czy nie jest to forma doraźnego napomnienia? Bo to jest zupełnie inna historia. Kiedy doraźnie napominasz, ty wywierasz nacisk lub presję. Ale to jest jednorazowa forma. Natomiast jeżeli widzę człowieka w swoim środowisku, który ustawicznie wywiera nacisk lub presję, to ja wiem, że on jest zdemonizowany. Ponieważ to demony wywierają naciski, presję. Zmuszanie to też kazanie robienia czegoś, do czego osoba, której się każe, nie ma przekonania. Demony zmuszają ludzi do robienia czegoś, do czego ktoś nie ma przekonania. Rozumiesz? To jest działanie poza systemem przekonania. Zmuszanie to jest przymus. Bezpodstawny przymus, zaznaczam. Bezpodstawny. Bo czymś innym jest podstawny przymus. Podstawę, jeżeli są Boże formuły przymusu, bo istnieją Boże formuły przymusu. Czyli tak jest. Mówi się, to takie coś jest. Nie chcesz? Nie rób. Twój wybór, ale takie coś jest. Taka formuła istnieje. To ty w pewnym sensie wtedy przymuszasz tego człowieka do jakby przyjęcia tego zjawiska, tak? Mówiąc mu, że przyjęcie jest dobre, a nie przyjęcie jest dobre. Ale bezpodstawne przymusy są zawsze natury demonicznej. Co robią dalej demony? Demony zniewalają. Zniewolenie to jest ograniczenie, pozbawienie wolności, zmuszenie do posłuszeństwa lub uległości, znów bezprawne zmuszenie do posłuszeństwa lub uległości. Rozumiecie? My się wydawało, że... Wiecie, dlaczego ja wam to mówię? Bo ja byłem pod takimi wpływami. Osobiście. Ja byłem pod takimi wpływami. Ja się uwalniałem od demonów. Jeszcze jak pierwszy kościół założyliśmy, to jeszcze się uwalniałem od demonów. Jeszcze później miałem sytuację, że otworzyłem się na różnego rodzaju byty demoniczne i one przychodziły do mnie, potem to już były doraźne uwolnienia. Natomiast ja wcześniej to zrobiłem sobie cały system uwolnienia. To były miesiące, kiedy byłem uwolniony od demonów. Ja miałem na kartkach wypisane rzeczy, które w ogóle w moim życiu nie grały. Z tym się trzeba w ogóle rozprawić, są brudy. Chrześcijanie w ogóle żyją z demonami za tam prawa. A martwię się, to jest nic strasznego. To jest demon. Nie nic strasznego, tylko demon. Chodzi o zmartwienia. Demon.
dalej powodują nałogi. Nałóg to jest połączenie zmuszenia i zniewolenia. Taka fuzja. To już jest silne. Bo to są najczęściej dwa rodzaje, które do tego człowieka przynaglają. Jedne zmuszają, inne zniewalają. Jeszcze raz przypominam, że demony nie powodują nałogu. One nałogi utrzymują w formie nałogowej. Czyli ktoś zaczyna pić, to nie pije, bo go demon pobudzi. Pije codziennie nawet i to też jeszcze nie jest demon. Ale to potem przychodzi i ten człowiek już nie może nie pić. Jak on już nie może nie pić, to już jest problem. Co dalej? Demony kłamią i pobudzają do kłamstwa. Demony zawsze kłamią i pobudzają, żeby ludzie kłamali. Ludzie kłamią machinalnie, obronnie. Coś się dzieje, trzeba się obronić, pierwsza reakcja kłamstwo. I to, jeszcze raz mówię, to, że raz ktoś coś zrobił, drugi raz, to nie jest problem. Ale są ludzie, którzy po prostu nabrali kultury niemówienia prawdy. To jest kultura niemówienia prawdy. Mówi się pół prawdy, mówi się ćwierć prawdy. Rozumiesz? Nie kończy się rzeczy. To jest normalne. Tak. To się nazywa, że jest się wobec kogoś, załóżmy, delikatnym. Prawda? Albo, że to jest polityka pewnego rodzaju. To jest kłamstwo. Kłamstwo to są po prostu. Demony kłamią, pobudzają do kłamstwa. Co ciekawe, głównym czynnikiem oszustwa jest pycha człowieka. To jest niezależność. Kłamiemy, ponieważ nie zależymy. Kiedy nie zależymy w swoich duszach od Boga, to musimy jakoś się bronić. Więc budujemy systemy kłamstwa, na to przychodzą demony, zaczynają te rzeczy wspomagać, umacniać. Człowiek zaczyna stawać się maszyną kłamstwa. Co dalej? Demony osłabiają, wywołują choroby, zmęczenia i fizycznie też zabijają. Jeżeli przez długie okresy czasu w ludzkich ciałach kumulują się choroby, szeregi osłabień, zmęczeń nienaturalnych. Normalnie człowiek śpi, normalnie funkcjonuje, ciągle zmęczony. Dlaczego jestem zmęczony? A ja, dlaczego? Bo ja jestem na przykład zmęczony, się nie wyśpię. O, zbliżają się wakacje, ja się cieszę, bo wakacje, ja będę w wakacje sobie spał. Jestem taki, po prostu spędzam wakacje, bardzo pasywnie spędzam w ogóle. Ja rozumiem, że możesz być zmęczony, jak ty masz zaniżoną formułę snu. Ale ludzie normalnie śpią, normalnie się żyją, są zmęczeni. Nie chce mi się tego, bo jestem zmęczony. Ja mówię, są demony. To są demony. Ktoś mówił, nie, bo ja już mam swoje lata. Ja mówię, swoje lata? Boris Cerullo ma 80 parę lat i kolejny krucjata się mówi. Przepraszam bardzo. To nie do końca tak działa, że jak się je po 60, wreszcie, to raptem człowiek słaby jest. To nie tak. Wigglesworth rozpoczął po 60 służbę. Rozpoczął publiczną służbę. I co? Ostatnia rzecz. Wywołują niepokoje. Możesz mi dać chusteczki? Tam w tym? Co? Tam może ktoś z was ma to. Dziękuję. Demony wywołują niepokoje. Co to jest niepokój? Przeciwna pokoju. To jest przeciwna pokoju. Jeżeli nie mam pokoju, to mam niepokój. Nie ma się innej rzeczy. Ja bym powiedział, przede przyjeźdź mam pokój. Ale ludzie przychodzą i mówią, a ja nie mam pokoju. Ja mówię, cię oszukam, Jezus. Oszukany jesteś, widzisz. Uwierzyłeś w kłamstwo. Jeżeli nie masz pokoju, tak, to dlatego, że dałeś się zainfekować demonicznym siłom niepokoju.
I twój pokój, który jest w twoim duchu, nie uwalnia się prawidłowo. Demony pompują w ciebie niespokojne myśli. Następny temat dotyczący demonów to obszary przebywania demonów. Pierwszy obszar główny to są emocje i postawy. Demony największych swoich stężeniach przebywają w emocjach i postawach ludzi. Jaki jest najpopularniejszy demon w naszym kraju? Mówiłem o tym wczoraj, to jest odrzucenie. Nie ma w tym kraju niczego silniejszego. I niczego, z czym się częściej zderzysz. Drugi jemu podobny, w mniejszej formule występujący, to jest bunt, całe zgrupowanie. Następny, trzeci, co do liczby występowania w Polsce, jest nieprzebaczenie. Czwarty to są różne stany depresji, czyli duchy ściśnienia. Piąty to są całe formuły użalania się nad sobą. To jest ten kraj. I ostatni występujący bardzo często u nas to jest zespół kompleksowy. Takie demony ma. My z tym mamy już. Różne formy czarów, innych rzeczy. To jest mała procentowość. Rozumiecie? Ja bym chce, żeby Kościół skupił się na rzeczach, które są niszowe. Ścigamy czary, ścigamy różnego rodzaju dziwaczne duchy. One są, tylko występują w mniejszości. Rozumiecie? W mniejszości. Główną formułą demoniczną jest odrzucenie. To za pomocą odrzucenia powstaje cały system warowni demonicznej. To jest odrzucenie. Odrzucenie ma tak wiele twarzy, że nie powiem, że jestem przerażony tym zjawiskiem, ale powiem, że ja osobiście mam z tym tyle roboty. Cały czas. To są różne przestrzenie, różne rzeczy. A więc emocje i postawy. Tam przebywają demony i na te rzeczy wpływają. Druga rzecz to jest umysł. I tutaj mamy pięć takich zgrupowań demonicznych. Najsilniejszym demonem działającym na pułapie umysłu jest zwątpienie. To są demony zwątpienia. Właśnie, w tym kraju 90% ludzi mówi, że jest chrześcijaninem. Większość z nich to są wątpiący ludzie. Gdybyś go zapytał, on wątpi. Po prostu. I to jest normalna sprawa. W tym kraju się nie wierzy, tylko wątpi. Drugą rzeczą to są demoniczne siły niedowiarstwa, atakujące jak psy wierzących ludzi. Chrześcijanie mają ogromne problemy z demonicznymi siłami niedowiarstwa. Niedowiarstwo to są grupy demonów, są bardzo szybkie, uderzają w sytuacjach, w których jesteś pod bramą. Normalnie, chcę, żebyście takie coś zauważyli, chodzisz w wierze, wierzysz o jakąś rzecz. Wierzysz. Dochodzisz do pewnego momentu i tam dzieje się coś takiego, że się rozpalasz. Jesteś atakowany. Małe sprawy, to nie są grube rzeczy, to małe sprawy. Małe listki niszczące winnice. Małe rzeczy. Napadło cię człowieku. Jak raptowy człowieku. Niedowiarstwo. Fajną rzecz kiedyś Andrew Womack opisywał swoją historię z atakiem duchów niedowiarstwa, kiedy je rozpoznał, tak bardzo do niego dotarło mocno. Głosił na pewnej ewangelizacji i w pierwszym rzędzie siedział człowiek na wózku inwalidzkim. I Womack mówi, cały czas głosiłem i w ogóle patrzyłem na tego człowieka. Mówi, czekałem tylko, kiedy skończę swoje poselstwo, żeby pobiec i go w ogóle podnieść z tego wózka. Mówi, w ogóle wierzyłem. Skończyłem poselstwo, zeskoczyłem ze sceny, podszedłem do niego i powiedziałem, bądź uzdrowiony w imieniu Jezusa. I powiedziałem, wstań. A on powiedział, nie mogę. Położyłem na niego rękę, zgromiłem chorobę, powiedziałem, wstań.
a on dalej siedział. Nie wstał z tego. I chłopak opowiada, mówi, siedzę potem w pokoju hotelowym. Mówię, Boże, o co chodzi? Jestem człowiekiem wiary. Byłem przekonany, że on wstanie z tego wózka. Dlaczego on nie wstał? I słyszę głos, dla niedowiarstwa twego. Pani, przecież mam wiarę! A Bóg mówi, ja nie mówię, że nie masz wiary. Ja mówię, że jesteś zaatakowany przez niedowiarstwo. Kiedy łomak przyjął demoniczną siłę niedowiarstwa? Kiedy pierwszy raz facet nie wstał z wózka? Dlaczego Wigglesworth był nazywany człowiekiem wiary? Powiedzcie wam dlaczego? Ten facet potrafił do tej pory trwać w miejscu, gdzie osoba nie wstawała z wózka, aż ona wstała. Obecnie widzę w mediach tylko jednego ewangelistę, który tak działa na świecie. Nazywa się Nathan Morris. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś jego ewangelizację. Obejrzyjcie. Facet mnie zadziwia jako ewangelista. Rozumiecie? Potrafi rozpieprzyć całą konferencję międzynarodową dla jednego człowieka. Nikt tak nie robi. Modli się, aż z niego pot się leje. Szok. W ogóle. Na jedno z jego spotkań przywieziono kobietę, która miała 20 lat pękniętych kręgosłup. Więc w internecie można to zobaczyć. Ona była jakąś radną w jakimś mieście, znaną osobą, znanym politykiem w jednym ze Stanów. Wierząca osoba. Była już po około 50 babeczka, od 20 paru lat siedziała na wózku inwalidzkim. Miała pęknięty kręgosłup. Co on z nią robił? Kupa ludzi. On zlany potem w garniturze, zlany, leje się z niego. Wstań! Wstań! Ona siedzi, wstań! Ciągnie ją, wiecie, babka w miesiące, ciągnie ją, targa ją z tego wózka. Zostawia, ona wpada w ten wózek, po męża leci. Do tego męża pomagam, mąż w szoku, tak? Ciągnie ją z tego wózka. On miał chyba 50 minut tak w luk. Poszła. Ty, przerwał wszystko! Kupa ludzi do uzdrowienia tam była. Potem pokazała, jak ona przyjeżdża do tego stanu swojego, tak? Jak ona wysiada z tego samochodu w własnych nogach. Jaka tam jest euforia. Wiecie. Na czym też polega? Duchy niedowiarstwa. One są bardzo mało znane nam. A są mega skuteczne. Ponieważ one odwracają nasz wzrok od tego, co się stało na krzyżu Golgoty, na to, co widzą nasze oczy. Dlatego uczniowie Jezusa, kiedy nie mogli uzdrowić chłopca, dlaczego oni go nie mogli uzdrowić? Bo oni gromili demona, a demon dalej działał. I oni się wycofali i pytali za dlaczego on nie został uzdrowiony. Wiecie, oni nie mieli wcześniej do czynienia z demonami niedowiarstwa. Oni szli, gromili i od razu się działo. Ale ten przypadek ich zaskoczył. Jezus mówi, dla niedowiarstwa naszego. Lecz ten rodzaj, i mówi o duchach niedowiarstwa. On nie mówi o takiej epilepsji czy o czymś. Ten mówi do nich, ten rodzaj, co was odwlókł, nie wyjdzie inaczej. I on nie mówi o nim, tylko o nich. Jak przez modlitwę i powód. Czyli wy jesteście pod opresją duchów niedowiarstwa. A więc teraz zacznijcie rozbudowywać wasze życie modlitewne i zacznijcie, tak, umartwiać waszą cielesność. Co to jest ten post? To jest umartwianie cielesności, czyli Jezus mówi, nie zwracajcie uwagi na to, co wasze ciało rejestruje. Tylko to, co jest prawdą, musi być na waszych oczach. Trzeba było tak do tej pory stać nad tym chłopcem, tak? A zbyt to wyszło od niego. Bo tam w ogóle nie była żadna epilepsja. Tam oryginał mówił, że był duch księżycowy.
On miał ducha księżycowy. Lunatyk. Najprościej po naszemu, że był duch lunatyczny, duch księżycowy. Nie wiem, co to jest duch księżycowy. Lunatykował ten człowiek. Rozumiecie? I go rzucało w ogień i w wodę. Niedowiarstwo, pamiętajcie, to są duchy atakujące umysł nasz. Przychodzą do każdej sfery. Są jak psy. Jak dzikie psy. Będą chciały zwracać Twoją uwagę na rzeczy naturalne. Wierzysz o coś? Coś nie wychodzi? I duchy niedowiarstwa mówią, no spójrz. Coś ta Twoja wiara nie bardzo. Słuchajcie, nie masz żadnego problemu z wiarą. Bo Ty masz całą wiarę Bożą w swoim duchu, tak jak masz całą miłość Bożą. Jest problem z wydobyciem wiary przez to, że my zwracamy uwagę na to, co rejestruje nasza fizyczność. Jak będę mówił o uzdrowieniu, to też to będę komunikował. Następna przestrzeń przebywania demonów to język, czyli wymowa. A jeszcze wrócę do umysłu, bo ja jeszcze chcę powiedzieć o trzech takich duchach tutaj. To jest zamęt, niezdecydowanie i szeroko pojęte choroby umysłowe. Czy za każdą chorobą umysłową stoi demon bezpośrednio? Nie, ale pośrednio tak. Czyli nie każda choroba jest bezpośrednim wynikiem działania demona. Bo ludzie tylko widzą na przykład schizofrenika, on jest schizofrenik, on ma demona. On niekoniecznie ma demona. Na pewno ta schizofrenia powstała w wyniku szeregu działań demonicznych, ale niekoniecznie on akurat ma demona, tak? Bo ja znam schizofrenie, które są fizjologiczne na przykład, tak? Ja znam dwubiegunówki, które są fizjologiczne. Człowiek ma obniżony poziom litu, taki pierwiastek, lit, i zachowuje się, jakby był zdemonizowany, bo mu litu brakuje. Zamiast w ogóle wypędzać demona, trzeba położyć ręce na mózg i rozkazać w imieniu Jezusa, żeby lit wrócił do normy. Rozumiecie? Tak to w ogóle. To co mówię, to my musimy rozpoznawać te rzeczy. Ale pośrednio za chorobami psychicznymi stoją demony. Również cały system niezdecydowania. Wiesz, jak raz ktoś nie jest zdecydowany w jakiejś sprawie, rozmyśla drugi raz. Ale jeżeli ludzie są niezdecydowani zasadniczo, to jest demoniczne. On nie wie. Ja mówię, ale czego chcesz? Co byś zjadł? Kotleta czy żebelka? I słuchajcie, jak uważasz? Co ty byś zjadł? Wiesz, raz możesz powiedzieć, jak uważasz, w porządku, ufasz kucharzowi. Ufasz temu, co cię zaprosił. Ale zasadniczo ty wiesz, czego ty chcesz. Normalny człowiek wie, czego chce. Człowiek zdemonizowany nie wie, czego chce. Człowiek niezdecydowany na coś jest zdemonizowany. Rozumiesz? To jest w ogóle szok. Ludzie się nie mogą zdecydować, kto będzie mężem, kto będzie żoną, do jakiej pracy mają iść. Pół życia, bo czeka, aż mnie Pan poruszy, czeka, aż mnie Pan poprowadzi. Ja kupę takich chrześcijan znam, ja mówię, ty. Jak to Cię Pan poprowadzi? Jak Bóg jest tym, który daje chcenie. Dlaczego Ty chcesz? No nie wiem. Do uwolnienia. Jak możesz nie wiedzieć, czego chcesz? Ludzie się boją chcieć. Następuje fuzja. Przychodzą duchy lęku, duchy niezdecydowane. Ludzie są w próżni. Pół życia czekają, aż się coś zmieni. A w kościołach ich do tego namawiają. Tak, tak, czekaj na Pana. Na Pana. Ja mówię, jasne, czekaj na Pana. Pan się spóźnia, on takie ma inne sprawy. Buduje teraz inne kosmosy. Ty siedzisz tam w swojej kolejce, czekaj na Pana. Ja inną wezmę sobie formułę. Będę siał nad każdą wodą. Jak to stary prorok. I będzie mnie rosło. I zamęt. Zamęt.
Zamęt powstaje wtedy, kiedy masz mnóstwo różnych rozwiązań i żadnego nigdy nie chwytasz. Często pytam ludzi, co w tej sprawie zamierzasz robić? Wiesz, mam wiele opcji. Jakich? No mógłbym tak, mógłbym tak, mógłbym tak. Ja mówię, czyli masz zamęt. Masz zamęt. Bo ten człowiek ma tak zawsze. Zawsze ma wiele opcji. Zawsze ma wiele opcji. Wiesz, jak raz, dwa, masz jakieś opcje, okej. To jest normalne, że chodząc z Bogiem powstają jakieś opcje różne. Ale zamęt jest wtedy, kiedy ty w ogóle nie wiesz. Niby masz, a ty nie wiesz cały czas. No nie wiem, no nie wiem. Język, trzecia przestrzeń. Po pierwsze, to jest kłamstwo. Demony kłamstwa. Po drugie, krytycyzm. Niekonstruktywna krytyka to jest krytycyzm, bo konstruktywna krytyka jest w porządku. Ale duchy krytycyzmu to są duchy, które zawsze mają inne zdanie. Zawsze. One muszą mieć inne zdanie. Jak one nie mają innego zdania, to jest niemożliwe. Następnie to jest plotkarstwo. Potem bluźnierstwa, pesymistyczne wypowiedzi i wszelkiego rodzaju nieczysta wymowa. Następna przestrzeń działania demonów to jest sfera seksualna. Wszelkiego rodzaju zboczenia, odejście od normy. Normą jest jeden mężczyzna i jedna kobieta. To jest norma. Taka norma. Rozumiecie? Normalny mąż, normalna żona. Często mnie ludzie pytają, co w sprawach seksu między mężem a żoną. Ja mówię, co się wam podoba? Dajcie spokój z tym. Się obydwoje zgadzacie, to na rzęsa chodźcie. Bądźcie w tym szczęśliwi, tak? Jeżeli nie ma tam osób trzecich, tak? Działajcie. Niech wam Bóg błogosławi. Adam ze mną tak działali, Bóg był szczęśliwy. Ale kiedy tam? Bo oczywiście są szeregi nauczeń, które wszystko ci wymienią, czego nie wolno w seksie między mężem a żoną. Kiedyś zapytałem Boga, w ogóle słuchałem takiego faceta, który się tak wypowiadał na temat życia seksualnego w ogóle. Czego on tam nie wymyślił, czego nie wolno, jak nie wolno. Jaki to grzech, i tak dalej. I tak pytam, mówię, Boże, niby taki kaznodzieja, taki Boże rzetelny, dlaczego on w tej dziedzinie tak działa, tak mówi? Bo on też mówił, w jaki sposób się opanowuje porządliwość, tak dużo się wypowiadał. A Bóg mówi, bo on jest stary. Ty, ja faktycznie na niego popatrzyłem. Wiesz, potem sprawdziłem, kiedy on się urodził i facet miał 7,5 dych. Wiecie, już dawno nie miał erekcji. On nie miał różnych problemów. I on się mądrzył. To tak pięknie brzmiało. Rozumiesz? Żonę też miał taką. Rozumiesz? I koniec. I on teraz poselstwa na temat spożycia seksualnego w małżeństwie do narodu uwalnia. Jak ma 7,5 dychy. Wiecie, to jest tego samego cyklu, co ksiądz cię uczy, proszę ciebie. Jak ostatnio mi dziewczyna od nas z kościoła opowiadała, jak jeszcze byli w świecie, ona i jej mąż, i oni brali ślub w kościele prawosławnym. I pop robił im przedmałżeńskie nauki. Jak doszło do życia seksualnego, to ten pop mówi, no to wiecie. Ja normalnie w ogóle, słuchajcie, to mnie zapowiadali, ja mówię, powtórz mi jeszcze raz, to ci pop mówi, bo to jest dla mnie mega w ogóle ważna sprawa. Pop, tak się tam mówię. Głupota w głowie też.
wszelkie odstępstwa, tak, od tego podstawowego wzorca. Jeden mąż, jedna żona, tak. I tu nie ma co się rozkładać na różne rzeczy. Nie potrzeba. W tym układzie wszystko zdrowe, poza tym układem chore. Piąta przestrzeń to są pożądliwości. Pożądliwości przecież są zdepravowane pragnienia i apetyty. Pożądliwość. Kiedy zachodzi reakcja pożądliwości? To jest coś zdeprawowanego. Pokazać ci na przykład, pokażę ci pożądliwość. Chcesz mieć pieniądze, dlatego że dają ci poczucie bezpieczeństwa. Koniec. Już masz demony w ogóle. Skąd pieniądze ci dają poczucie bezpieczeństwa? No to koniec. Chcesz coś mieć, bo to coś, czy też ktoś, bo to też się tutaj zaliczają tematy relacyjne, będzie spełniał twoje pragnienia. Będziesz miał poczucie bezpieczeństwa, mając to lub będąc z kimś. To jest porządliwość, tam są duchy nieczyste. Następnie to jest przestrzeń okultyzmu, wszelkiego rodzaju okultyzmu. To jest następna przestrzeń działania demonicznych. Czy to jest okultyzm świadomy, czy okultyzm nieświadomy. Następnie wszystkie fałszywe religie, że tak nazwę to, żebyśmy tak to mieli. Nie ma takiej formy wyznaniowej poza chrześcijaństwem, która nie jest z gruntu tak zdemonizowana. Nie ma czegoś takiego. Cała formuła buddyzmu jest zdemonizowana. Cała formuła islamu jest zdemonizowana. Za tym wszystkim u tego podstaw stoją duchy. Wszystko, co nie jest chrystocentryczne, wszystko, gdzie Chrystus, tak, nie jest czpieniem, ma formułę demoniczną. I tyle. To nie ma w ogóle, nie ma czegoś takiego, wiecie, że to jest takie neutralne. To jest taka neutralna rzecz. Nie ma neutralnych wyznań. Albo chrystocentryko, tak, albo demony. Następnie wszystkie herezje. Herezja to jest odstępstwo od prawdy Bożej. Czy to jest świadoma herezja, czy nie, nie ma znaczenia. Wczoraj oglądałem sobie, jak wróciłem ze spotkania od was, film. To jest film, jutro sobie przypomnę, to sobie będziecie chcieli, tego obejrzycie. Był fajny film o pewnym pastorze amerykańskim, który on dalej działa, funkcjonuje, podam mam nazwisko, bo teraz nie pamiętam. Fajna rzecz. Był pastorem 6-tysięcznego kościoła w Stanach. W ogóle stricte ruch zielonoświątkowy. Naprawdę fajny, taki charyzmatyczny ruch. Widać tam trochę religii różnej tam. Chodzi o jakieś tam koloracje. Nie, to nie jest najważniejsze w tym momencie. Idzie jak przecinek, głosi Ewangelię w ogóle wszędzie, nawet w samolocie jest w ogóle, wiecie, jest biskupem w ogóle kongregacji. I ma wujka. Jego wuj siedzi w więzieniu. No tego wuja odwiedza. No i ten wuj chce, żeby on mu załatwił tam taki, bo on jest publiczną osobą, ten pastor. Ma swój program telewizyjny w Ameryce i to jest na faktach. To jest na faktach, nie? I chce, żeby mu załatwił temu wujowi warunkowe przedterminowe zwolnienie, żeby list napisał. No, wuj jeszcze nie oddał życia Jezusowi. No i on oczywiście mówi, no ale nie powiem, no nie, po to mnie tu wezwałeś, myślałem, że chcesz się pojednać z Bogiem i tak dalej. I on mu tego nie załatwia, wuj idzie i się wiesza, popełnia samobójstwo. On zaczyna przeżywać, ten pastor, to zjawisko i w tym czasie też leci program w telewizji pokazujący ludzi ginących z głodu w Afryce. Nie? I on, ten pastor, zaczyna rozmyślać o czymś. Wiecie, o czym zaczyna rozmyślać? Co się dzieje, jeżeli oni, ci ludzie, nie usłyszeli o Jezusie? Czy oni idą do piekła, czy nie? Zaczyna rozważać te rzeczy. Oczywiście on ma krzywe zrozumienie. Zrozumienie prawidłowe jest bardzo proste. Wiecie jakie? Kto szuka, ten znajdzie.
Kto szuka, ten znajdzie. Nie wiem jak, ale znajdzie. List do Rzymian o tym mówi, że Bóg jest dostępny w stworzeniu. Jak szukasz Boga, czemu ludzie chodzą do Mekki, rozumiesz, wierzą w Allaha, ale realnie szukają Boga z całego swojego serca. Kładzie się spać, w nocy mu się Chrystus przyśni, dziękuję bardzo. Ludzie Koran czytają. I Duch Święty zaczyna do nich mówić przez Koran i rodzą się na nowo. Znacie historię kobiety, która była sparaliżowana tyle lat. Wierna w ogóle wyznawczyni Allaha. Ale przeczytała w ogóle w Koranie, że Jezus jakiś chodził tu po ziemi. Taki prorok Boży. I uzdrawiał chorych. I ona w swojej w ogóle prostocie, wierząc w Boga, powiedziała tak. Boże, też bym chciała spotkać tego Jezusa. I przyszedł do niej. 17 lat leżała sparaliżowana. Wstała i wyszła. Rozdarta zasłona, książka się nazywa. Piękna książka, opisująca jej świadectwo. Jej ojcem był muła, taki duchowny muzułmański. Kto szuka, ten znajdzie. Jak w Australii jest jakiś tam w ogóle gość, siedzi gdzieś w dziurze jakiejś czy w Afryce i on szuka, to znajdzie. Ale ten pastor nigdy nie sięgnął w tę prawdę. Więc posłuchajcie, co on zrobił. On się tak przejął tym zjawiskiem, że ci ludzie mogą iść do piekła, że otworzył się na demoniczny głos. I wiecie, co do niego powiedział demon? Herezji? Chrystus umarł za wszystkich. Nie trzeba, żeby się spotkali osobiście. Nie muszą się rodzić na nowo. Wszyscy pójdą do nieba. Nie ma piekła. W najbliższą niedzielę wyszedł przed swoją 6-tysięczną kongregację i powiedział tą rzecz. W ogóle film jest niesamowity, bo w ogóle on jest w ogóle w tym filmie, bo to jest humanistyczny film. Zrozumcie mnie. Jego przyjacielem jest Oral Roberts. To są czasy, kiedy Oral Roberts jeszcze funkcjonuje w ogóle. I w ogóle on jest zaangażowany, Oral Roberts, w to wszystko. I on mówi, Bóg mi powiedział, że nie ma piekła. Facet rozpoczął służbę z tym poselstwem. Do dzisiaj działa. Kupa ludzi tego słucha. Ma dzisiaj już bardzo dużą kongregację w Stanach Zjednoczonych. Rozumiecie? Tam nie trzeba się rodzić na nowo. To jest fabularny film. Jutro wam podam tytuł. Naprawdę świetny film. Nowy film to jest. Tak, Sunday. Jest tam słowo Sunday, ale nie pamiętam, jak on się Pierce nazywa w ogóle. Nazwisko ten pastor ma Pierce, nie? W ogóle to piękna sprawa. Słuchajcie, demony herezji przychodzą do wierzących ludzi. Nie. Chuck Pierce to nie, to jest drogi. Ja wam powiem dokładnie o to. Chodzi o to, że duchy herezji to są zespoły demoniczne, które wykrzywiają prawdę Bożą, tak? Używając do tego, tak, dobrych intencji ludzi. Bo on, tylko, jeszcze raz powiem, to są intencje na poziomie dusz. Ja mnóstwo takich rzeczy słyszałem. Jeżeli człowiek jest zaburzony, to jest bardzo otwarte na działanie tego interesu. Bo człowiek pod swoje zaburzenie chce układać prawdę Bożą. To jest normalna tendencja duszy człowieka. I duchy herezji przychodzą i mówią, zaraz ci powiemy, jak tam będzie. Spójrzcie. Cały kult maryjny. Tak? To są rzeczy związane z tym, że duchy herezji zaczęły działać. Czemu? Była potrzeba taka. Rozumiecie? Taka potrzeba. Trzeba było, że jak jest Bóg Ojciec, musi być Bóg Matka. Bo nie ma Pata!
funkcjonujemy w ogóle w tym zjawisku. No czemu? No taka jest tendencja narodowa. Przyjrzyjcie się, kto jeszcze przoduje w tym. Przyjrzyjcie się, w ogóle przelećcie po krajach. Włosi, Hiszpanie. No matka to matka. Się musi być Bóg matka. Ludzie by sobie zadali proste wrażenie, że w ogóle Bóg nie ma płci. Ale się nikt nie zagłębi w to tak. No, nikt nie sięgnie głęboko, bo to trzeba to, bo robimy kult Maryny. To przychodzi wszystko, duchy herezji. Tak? Ta matka przychodzi, ona się objawia, ona mówi, ona się pokazuje. Rozumiesz, o co chodzi? Człowieku. Bardziej się spłocić, proszę Ciebie, jak ktoś koszulka Cię przemięknie, proszę Ciebie, jaka jest staruszka, zobacz, jest Maria. Wykończył się, to nie jest Maria, to jest. Tak? Wszystko. Duchy herezji. Chcę, żebyście to zrozumieli, jak to działa. I to w różnych krajach jest różnie. Tak? Zależy od tendencji, od środowiska. Jaką mają podstawę, tak? Następnie sfera naszego fizycznego ciała. Czyli demony funkcjonują w ciałach i je degradują. Jak mogą wejść demony? Następna rzecz. To przede wszystkim zaangażowanie w okultyzm kogoś jako ciebie bezpośrednio, jako osoby bezpośredniej lub kogoś z twojej rodziny. Po drugie, na przykład wpływ przedurodzeniowy. Bardzo często demony już wchodzą w dzieci z uwagi na to, co było u ich rodziców. Przez Stany Zjednoczone na przykład przewaliła się w okresie międzywojennym potężna fala duchów lęku. Masy ludzi rodziły się z duchami lęku. Dlaczego? No, był kryzys. Tak? I kryzys doprowadził do tego, że kobiety, które chodziły w ciąży, one się bały, masowo się bały o dzieci. Bo normalna sprawa, że kobieta, która w tamtym czasie zachodziła w ciąży, zadawała sobie w ogóle pytanie, co my będziemy jeść, czego będziemy żyć. Prawda? I rodziły się dzieci takie. Już się dzieci rodzą zdemonizowane. Znane są przypadki, jest dzieci. Słuchajcie, ja się przyglądam na dzieci. Jest niedziela. Idziesz z dzieckiem do supermarketu, dziecko jest pierwsze. Nie ma żadnego problemu. Możesz stać raniutko, ubrać się, idziemy do marketu. Ale jest niedziela i mówisz, idziemy do kościoła. I ten czterolatek potrafi leżeć na ziemi, machać nogami człowieku i krzyczeć. Jak z nim idziesz do marketu, on nie będzie tak się zachował. Rozumiesz? Absolutnie. Nie czy zauważyliście, że na przykład dzieci w ogóle nie trzeba uczyć, żeby były nieposłuszne. To nie musisz się uczyć. Tak? My byliśmy u takich ludzi, kiedyś nocowaliśmy w jednym mieście naszych przyjaciół i im się urodziło dziecko małe. I te dziecko małe, no ja różne widziałem rzeczy, ale te dziecko małe robiło w tym domu coś takiego. Na przykład te dziecko małe wstawało o 4 rano, i ono chciało, żeby, i to już nie było takie małe, tylko to już chodziło normalnie, tam sobie już mówiło troszkę i tak dalej. Codziennie o 4 rano ono musiało pić ciepłą kaszkę. A więc rano było robienie kaszki o 4. I my tam spaliśmy u nich. Ja mówię, o 4 rano co się dzieje? Oni się tą kaszkę robią. To dziecko potrafiło prowadzić taki zamek w tym domu. Rządziło matką, rządziło ojcem, rządziło wszystkimi. Nasza Sara to patrzyła człowieku na tą dziewczynkę na. W ogóle wiecie. Ona nie wiedziała, co to w ogóle jest za zjawisko, nie? To dziecko na ulicy się rzucało się w sklepie, nie chciało wstać, trzeba było go nosić. Trzeba było go wziąć pod pachy i wynieść. I my kiedyś z Agatą postanowiliśmy im podpowiedzieć, mówię, słuchajcie, może w ogóle byście uwolnili dziecko od demonów. To jest dobry pomysł, mówię. I oni to dziecko uwolnili od demonów. To dziecko się zmieniło z dnia na dzień. To jest dzisiaj zupełnie inna dziewczynka. Tak? Pokaszlała, demony wyszły i inne dziecko. A więc widzimy wpływ przedurodzeniowy. Wszelkie formy odrzucenia, strachu, nieposłuszeństwa,
kryzysów, które następują w tamtym czasie, tak? Różnego rodzaju duszewne dewiacje. Krótko powiedziawszy, ludzie nie robiący porządku ze swoimi duszami muszą się liczyć z tym, tak? Że ich zaburzenia sprowadzą demony do ich życia, wcześniej czy później. Nie ma innego wyjścia. One przyjdą, bo gdzie padli na tam są senne. Następnie różnego rodzaju presje i stresy w dzieciństwie. Słuchajcie, 80% demonicznych problemów zaczyna się rozwijać w dzieciach przed 5 rokiem życia. I zaczynają potem sobie płynąć w dorosłość. Większość ludzi zaczyna być zdemonizowanymi w dzieciństwie już. Dzieci są bardzo proste, żeby demony nie mogły wejść. Traumy, które przechodzą dzieci, odrzucenia różnego rodzaju. Wiecie, dla dorosłych ludzi takie rzeczy już są jakby bez problemu, by się przez nie był dorosły, ale dziecko nie. O tym wczoraj troszeczkę mówiłem. Mówiłem też o miejscach traumatycznych, czyli chwil lub miejsc słabości. Wtedy przychodzą demony. Zaczynają wchodzić. No i oczywiście grzeszne działania i nawyki, szeregi różnych grzesznych działań i nawyków powodują, że demony wchodzą. Jak zostać uwolnionym? Pierwsza podstawowa sprawa to trzeba się ukorzyć. W ogóle to trzeba przyjąć fakt zdemonizowania. Nieważne, czy jesteś człowiekiem długo wierzącym, czy krótko wierzącym. Ja już kościół pierwszy założyłem, a od demonów byłem uwalniany, nawet jak na rowerze jechałem w ogóle. Rozumiem, w ogóle dla mnie to nie był problem. Mówię, okej, no nie chcę mieć demonów, tak? No nie chcę, żeby były w moim życiu, no nie, w ogóle absolutnie nie zgadzam się. Ja pamiętam, jak zaczęliśmy ten pierwszy kościół, mieliśmy w ogóle, to tam dzień uwalnialiśmy ludzi od tego. My zagadą się uwalnialiśmy. Nieraz w ogóle to były takie kongo u nas w domu, w pewnym momencie. Modlimy się, słyszę. Modli się Agata w drugim pokoju. W pewnym momencie patrzę, leci! Człowieku tylko zdążyła do ubikacji, żega w kibę. I my nas na taki jasny. Pierwsze miesiące naszej służby. Sąd zaczyna się od domu Bożego. Od domu Bożego. Zaczynasz coś robić, często wchodzisz w jakąś służbę, zaczynasz działać, ukusz się. Tak? Powiedz, Panie Boże, ja chcę, żeby moje życie było wolne od demonów. Kiedyś takie poselstwo do pastorów wystosowałem w Polsce, mówię, dajcie się uwolnić. Czuję, że jesteś zniewolony, daj się uwolnić. Co z tego, że jesteś pastorem? Kurczę, co z tego, że jesteś przywódcą? Jako pierwsi, my przywódcy, powinniśmy dać się pouwalniać. Jako pierwsi. A więc ukorzyć się przed tym faktem, że to może być problem. Następnie być uczciwym, czyli nazwać problem po imieniu. Trzeba go nazwać po imieniu. Jak mam jazdy w tej dziedzinie, to mam jazdy w tej dziedzinie. Co ja będę udawał? W ogóle, tak? Głoszę kazanie i mam filmy pornograficzne przed oczami. Co ja będę udawał? Nazwę to po imieniu. Tak. Boże, ja mam problem. To jest niemożliwe, żeby taka rzecz się w ogóle działa w ogóle w moim życiu. Następnie wyznać swoją wiarę w Chrystusa. To jest w ogóle bardzo ważna rzecz. Posłuchajcie. Jeżeli ktoś jest nienarodzony z Bożego Ducha, tak? To ty musisz realnie, tak? Mieć przekonanie, żeby go uwalniać od demonów. Jeżeli człowiek nie jest narodzony z Bożego Ducha, tak? To prowadź go do tego, żeby oddał życie Jezusowi. A jeżeli go uwalniasz i go uwolnisz, tak? To w sposób automatyczny przyprowadzaj go do Jezusa. Automatyczny. Pamiętajcie, strażnikiem wolności jest Chrystus. W Chrystusie jest wolność. Wyrzucanie demonów z ludzi, którzy nie oddali życia Jezusowi, bawienie się w ten sposób, to jest dramat po prostu. Posłuchajcie, cały system egzorcyzmu w Kościele katolickim, tak, jest pozbawiony elementu nowego narodzenia.
Ludzie są uwalniani od demonów, tak? Którzy nie poznali Boga. Przychodzą tragedie do ich życia później. Tragedie. Jakiś czas temu skontaktowała się z nami Telewizja Polska. Ta sama reżyser, która robiła, byłem gangsterem kiedyś. Ona przyszła i powiedziała do nas, czy my możemy jej powiedzieć na temat uwalniania od demonów. Ja jej powiedziałem, mówię, słuchaj, chcesz, to weź sobie filmy, które mamy, zrób z tego materiał, ja ci też opowiem o różnych rzeczach. No i rozmawialiśmy też z jej jakby ludźmi później na temat tego, czy w kościołach katolickich oni mają robić też jakby zdjęcia, zajawki, jeździć po egzorcystach i tak dalej. Ja powiedziałem tak, mówię, jeżeli wy chcecie zrobić rzetelny program, to nie róbcie tego, bo narobicie ludziom zamieszania w głowie. Bo to są dwa odrębne zjawiska. W centrum wolności człowieka stoi Chrystus. Pamiętajcie, jeżeli wyrzucamy z kogoś demona, to ten człowiek musi się narodzić z Bożego Ducha, bo inaczej ten demon wróci do jego życia i zrobi mu taką robotę, że się w pale nie mieści. Jeśli nie wróci do tej samej formuły, czy do tej samej przestrzeni, to wróci do innej przestrzeni. Bo może nie wróci do tej samej przestrzeni, wróci do innej przestrzeni. Tak? Diabeł boi się Boga. I tylko kiedy my prezentujemy prawidłowo zjawisko, wtedy możemy działać jak należy. A więc wyznanie swojej wiary, i w ogóle kiedy prowadzimy ludzi też do uwolnienia, to też nakazujemy, aby oni wyznawali swoją wiarę. Ja do ludzi mówię, wyznawaj wiarę swoją, proklamuj. Proklamuj. Jezus jest moim Panem. Mówię, mów. Mój umysł należy do Jezusa. Moje emocje należą do Jezusa. Moje ciało należy do Jezusa. Diabeł nie ma do mnie przystępu. Tak? Mówię, wyznawaj. Mów. Tak? Następnie wyznać każdy znany grzech. Nie bać się tego. Następnie podjąć decyzję o odwróceniu się od grzechów. Następnie, jeżeli był okultyzm, to zerwanie z okultyzmem. Wszelkimi przekleństwami, tajnymi stowarzyszeniami i tak dalej. Nie ma takich rzeczy. Ja nieraz miałem takie przypadki, że przychodził ktoś, modlimy się. Ja mówię, co ty masz tam za bransoletkę? A co? Mówię, nie wiem. Ale co to jest? Czy to jest ozdoba? No to kiedyś dostałam, tak? I tak noszę. Ja mówię, posłuchaj mnie wyraźnie. Czy to jest ozdoba? Czy to jest coś, z czym jesteś związany jakąkolwiek formą sentymentu? Bo jeżeli jesteś przez lata związany z jakąś formą sentymentu, możemy mieć bożka. Nośnik możemy już mieć. Bo związki dusz są przestrzenią, na której demony świetnie sobie radzą. Im chodzi o związki dusz. A to jest pamiątka po mojej mamie. Dlaczego ty nosisz pamiątki? Czemu ty chcesz mieć pamiątkę po mamie? Jakiś czas temu skontaktowała się ze mną kobieta. Opowiedziała mi o swoim problemie. Jej problem był straszny. Nie będę tutaj mówił o tym, bo starsza osoba. Problem trwał bardzo, bardzo długo. Była znękana psychicznie i fizycznie. Ja mówię, opowiedz mi, przez telefon rozmawialiśmy. W ogóle babeczka nie miała internetu, od kogoś się dowiedziała o was, nie? Ja mówię, opowiedz mi o tym. I ona mi opowiada. I ja mówię tak, kiedy się zaczął ten problem? Ja mówię, zaraz po śmierci mamy. Ja mówię, czy coś było takiego z twoją mamą? No i ona opowiada mi o mamie swojej. I mówi, i kiedy byłam na pogrzebie, miałam nieodpartą potrzebę, żeby podejść i pocałować mamę w usta. Dobrze. Mówię, pocałowałaś mamę w usta. Tak, i kiedy wróciłam do domu, to wyjęłam takie zdjęcie mamy
i postawiła mnie przy książkach. Ja mówię, jest tam jeszcze te zdjęcie? A ona mówi, jest. Ja mówię do niej, spal te zdjęcie. A ona do mnie mówi, jak to spal? No więc spal zdjęcie mamy dzisiaj. Teraz mówię, się o ciebie pomodlę, tak? Czy w ogóle jesteś na to gotowa? Ona mówi, dobrze, słuchajcie. Ona jest w naszym kościele dzisiaj, przyjeżdża do nas co pewien czas, tak jak może. Przyjeżdża z innej części Polski w ogóle. Wyszła z takiego kataklizmu życiowego, że się w pale nie mieści. Spaliła takie rzeczy, po prostu poszła do spodu ze wszystkim, co było. Tam był bardzo silny związek, demoniczny związek duszy związany z jej matką. Mówię, nie chcę poruszać się w ogóle szczegółów różnych, nie, bo to, a to było, to była pewnego rodzaju forma bałwana. To było coś, co łączyło. Dlaczego tak jest, ja nie wiem. Rozumiecie? To w ogóle, nie, to nie jest istotne. Istotną rzeczą jest to, że należy zerwać, przerwać te rzeczy. Rozumiecie? Przerwać. Ona nawet firanki, co po matce będę spaliła. Wszystko, wywaliła człowieku w chałupie, nic mówi, koniec. Małe systematyczne spotkania, konsultacje, ona w ogóle powychodziła, wiecie, naprawdę, z bardzo dużych problemów. No i co? Przebaczamy innym. Nie ma człowieka, do którego mamy żal. Tak? Zmierzamy się w ogóle z ludźmi, którzy nas pokrzywdzili, poranili. Przebaczamy, tak? I rozpoczynamy naprawę związaną z naszymi emocjami, żeby to nie wpływało ustawicznie na nasze życie, żeby to się nie mieliło, żeby to nie było takim miejscem, że będziemy wciąż wspominać te rzeczy. Jakie są problemy z uwolnieniem? No przede wszystkim to jest brak pokuty. Ty możesz demona wyrzucić, jeżeli człowiek nie będzie pokutował, demon wróci. Po prostu, nie? Bo to nie tak działa. To my naprawdę to musimy zrozumieć, jak to funkcjonuje. Że to nie to, że wyrzucasz demona, człowiek dalej tkwi w jakimś tam miejscu patologii i że będzie wszystko dobrze. Nie będzie. Następnie to jest brak desperacji, pasywność tak zwana. Często ludzie ze mną się kontaktują i mówią, no to może byś przyjechał do mnie, a ja mówię, co ty, nie możesz chodzić, co się z tobą dzieje? Jesteś kaleką? Na wózku? Zbrażowany? Nie, ale daleko mieszkam. Dzwonisz do mnie po uwolnieniu i ty już daleko mieszkasz? No człowieku, rozumiesz, no przecież jak ty jesteś zdesperowany, rozumiesz, to ty przypełniesz na te spotkanie. W środę teraz, dwa tygodnie temu, na modlitewnym spotkaniu wieczorem, które zaczynamy o 19:45, wszedł facet, staruszek, okulach, czekał do końca, aż się zakończy modlitewne spotkanie, do 22:00. Podchodzę do niego, mówię, skąd jesteś? A on mówi, spod Terespola. Ja mówię, czym przyjechałeś? On mówi, poprosiłem znajomego taksówkarza, żeby mnie przyjechał. Wierzę w to, że dzisiaj będę uzdrowiony. Rozumiecie? Mówi, byłem u was raz. Został uzdrowiony mój kręgosłup. Dzisiaj wiem, że moje stawy zostaną uzdrowione. Zorganizował sobie samochód, dziadziunio, przyjechał na noc, bo w środę mieliśmy spotkanie. To się nazywa desperacja. Tacy ludzie odnoszą zawsze sukces. To jest wiara. Jest napisane, Jezus, zobaczywszy ich wiarę. Zobaczył kilku desperatów, którzy kolegę w ogóle w końcu niosą i rozbierają sufit. I spuszczają go na linkach. Więc mówię, zobaczywszy ich wiarę. Tak? Pasywność, czyli brak desperacji, jest wielkim wrogiem uwolnienia. Rozumiecie? Ja cię często w ogóle ludziom odmawiam, bo ktoś tam mówi, no to te, to tak może później. Ja mówię, daj mi spokój. Ty słyszałeś kiedyś, żeby do Jezusa ktoś przyszedł i powiedział do Niego,
Tutaj człowieku, 1000 ludzi stoi. On powiedział, Panie, tam pójdę mu za drzewo, bo ja się wstydzę. Uwolnij mnie od demonów za drzewo. Widziałeś taki zapis? W ogóle nie przychodzili, w ogóle, rozumiem, no, kolejka stała zdemonizowani, popsute głowy, w ogóle oni stali. Wiadomo było, to ten, to ten, to ten, oni się znali ludzie. Rozumiesz? Tam nie było, że ktoś się wstydził, a ci ludzie przychodzą, bo ja się wstydzę. Mam demona. A tu jest kamera. Wiesz. Czasami patrzę, ludzie kaptury zakładają i do uwolnienia wychodzą. Tak robią. Bo on się wstydzi. Przecież ja wiem, że on wróci ten demon. To ten człowiek nie ma kaptur. Rozumiem, co to chodzi. On kaptur zakłada na głowę, on w ogóle wie, że on się czai. On by chciał być uwolniony na pół. Rozumiesz, tak wiesz, inkognito. To tak jak z tymi, co Ewangelię przemycają. Następnie niewłaściwe motywy. Ludzie chcą być uwolnieni po. Tak? Bo nie chcą, żeby im się małżeństwo rozpadło, bo nie chcą tego, nie chcą tamtego. Trzeba chcieć być wolnym, dlatego aby być wolnym. To jedyna słuszna motywacja. Inna jest fałszywa. Nie dla męża, nie dla żony, nie dla dzieci, nie dla innych. Dla siebie. Chcę być wolnym człowiekiem. Tak? Po trzecie, pragnienie skupienia uwagi na sobie. Ludzie nie są uwalniani, bo pragną skupienia uwagi na sobie. W ogóle wielu ludzi, mam znajomego psychiatrę nawróconego, który powiedział taką fajną rzecz, mówi, Artur, większość ludzi chorych psychicznie nie jest zdrowa, dlatego że nie chcą być zdrowi. I to mi powiedział w ogóle, mówi, ja ci mówię z punktu widzenia lekarza, medycyny w ogóle nie. Bo ja po latach w ogóle wiem, że to jest takie zjawisko. Mówi, głównym problemem jest niechęć wzięcia odpowiedzialności. Ja mam kota w domu. Kot to jest bardzo wrażliwe stworzenie. Kot jest w stanie się rozchorować, kiedy chce. Kot jest w stanie zareagować chorobą, na co chce. Na przykład kot jest w stanie wywołać u siebie zapalenie pęcherza, kiedy chce. Rozumiecie, co kot robi? Wiecie dlaczego? Żeby zwrócić na siebie uwagę. My to zauważyliśmy. Zaczęliśmy się w ogóle modlić u kota i wyrzuciliśmy z niego demona. Uwolniliśmy kota. Bo nasz kot nam walił takie numery, że się w palec nie mieści. On sobie fundował zapalenie pęcherza, on sobie fundował inne rzeczy. Dlaczego? Bo był na nas zły, że wyjeżdżamy z domu na usługi. I my to w ogóle wzięliśmy od Boga. Rozumiecie? Jak zobaczył, że sikanie za kuwetę, ma wielką kuwetę. Największa jaka była. Taka, żeby się zmieściły dwa. Szczał poza kuwetę. Żeby zwrócić na siebie uwagę. Jak pomodliliśmy się i coś mu przeskoczyło w mózgu, zaczął szczać w kuwetę. Ale postanowił, że sobie będzie fundował choroby. To jest kot w mieszkaniu chowany. On nie ma dostępu do żadnych zarazków, do niczego. I lekarz, który... jak się nazywał zwierząt? No, no właśnie. To powiedział, mówi, to jest normalne, mówi, są takie zwierzęta. Mówi, musi być zły na państwa. Ja mówię, o Boże, kochany. I tak jest z ludźmi. W ogóle wiecie, bo to o kocie mówimy. A teraz zobacz, komu zapięć. Jakie to jest trwale z człowieku stworzenie. Jest w stanie tak funkcjonować, on będzie, są ludzie, którzy wychodzą do uwolnienia ciągle, są ciągle zniewoleni. Ja mówię, co za konstrukcja? Ty, jak można non-stop mieć demoniczny powrót? Człowiek musi mieć jakieś zaburzenie, że chce być w centrum zainteresowany. Ten człowiek podświadomie nie sięga po wolność, no bo jak sięgnę po wolność, to już nie będę uwalniany. Już nie będę w centrum zainteresowania, już w kościele się nie będą mną tak interesować. Bo będę wolny. Jeszcze będą chcieli odpowiedzialności ode mnie. A tak to jest ten pacjent. I wszyscy mnie kochają, bo ja jestem ten, do którego demony wracają. Trzeba o mnie dbać. Mnie kochać i głaskać. To tak działa. I one nie wychodzą. I one, ja naprawdę nie wątpię, że ci ludzie są zdemonizowani, bo oni mają non-stop powrót. Bo te demony są ich przyjaciółmi.
Wobec tych demonów oni będą musieli być odpowiedzialnymi ludźmi. Taki myk mamy w głowach. Następnie nie zerwali oczywiście związków z okultyzmem wszelkiego rodzaju. Nie rozstali się z przedmiotami okultystycznymi. Następnie nie zerwanie duszewnych związków, ja mówię zerwij związek duszewny. Kiedyś na jednym miejscu jesteśmy, modlimy się o ludzi, wyszedł człowiek, mówi, jestem pod działaniem czarów. Modlimy się, został uwolniony od czarów. Żył z taką kobietą ze świata. Po nabożeństwie przyszedł do mnie i mówi, po spotkaniu znaczy, wracam do domu, mówi pastorze, pakuję walizkę i się wyprowadzam. Ja mówię, bardzo dobrze. Za tydzień go spotkałem w innym mieście, opowiada mi historię, mówi, przeprowadziłem się tego samego wieczoru. Mówi, cóż ona robiła? A on wszedł do domu, po prostu, bez słowa, spakował się i opuścił ją. Zerwał związek. Po prostu. Rozumiecie? I rozpoczął nowe życie. Następnie niewychodzenie spod przekleństwa, czyli ta często nieświadomość, że przekleństwo pokoleniowe musi być przez nas zerwane, musimy go nazwać, rozerwać. Przekleństwo pokoleniowe się nie rozrywa 80 tysięcy razy. Ludzie ciągle rozrywają te przekleństwa nad sobą. To się robi raz. To jak raz się Jezusa przyjmuje. Rozumiesz? Następnie niewyznanie konkretnego grzechu. Ludzie chowają. Nie chcą go wyznać, nie chcą go nazwać. Bardzo często też jest tak, że ludzie mają problem w ogóle z chrztem. Ja spotkałem takie osoby, które póki się nie ochrzciły, tak, to nie był uwolniony. One miały problem z tym chrztem. Ja mówię, jaki ty masz problem z tym chrztem? Ja nie wiem, się idź ochrzcić. Przecież wiecie, wyjaśniłem, co to jest, że to nie liturgia, nie inne rzeczy. Mówię, nie chcesz się chrzcić, to się nie chrzci. Mnie to jest wszelka prawda, czy ty się ochrzcisz, czy ty się nie ochrzcisz. Dla mnie to rozumiem. Ja zrozumiałem, że jest to taka formuła, tak? Dla mnie jest to korzystne, jest to konkretny proroczy gest, tak? Ujawnienie się mojej osoby. Kiedyś w jednym miejscu zakładaliśmy kościół. Samych katolików. Zaczęli się nawracać we wspólnocie katolickiej. I był tam taki lider. Ja zacząłem z nim pracować. Ochrzciłem najpierw tego lidera. I słuchajcie, nagrałem to na kamerę. I puściłem to do internetu. On po tygodniu do mnie dzwoni. Dlaczego mój chrzest jest w internecie? Ja mówię, no nie wiem, bo nie ma czegoś innego niż internet. Taka publiczna forma przekazu. Mam dostępu do telewizji, to dałem internet. A gdzie mam dać? Ja sobie nie życzę. Ja mówię, dlaczego sobie życzysz? Żeby ktoś widział mój chrzest. Ja mówię, ale u samej podstawy chrztu leży upublicznienie. Bo to publiczne wyznanie wiary. To publiczne. Publiczne. Skazał to. Dobrze. Mnie nie trzeba dwa razy powtarzać. Skasowają. Wszystko mi się rozpieprzyło. To jest zadziwiające. Demony, które odeszły od jego życia, wróciły do jego życia. Niechęć upublicznienia. Ja. Rozumiecie? To jest w ogóle ciekawa rzecz. Ale taka też była. No i też jest często tak, że problemy z uwolnieniem są przez to, że człowiek jest częścią większej, pewnej większej zbiorowości. Na przykład nie może się pozbyć demonów, póki jest właśnie w jakimś kościele religijnym. Ja mówię, wyjdź stamtąd. Jeszcze Pan mnie nie wyprowadza. Bo Pan nigdy nie wyprowadza do nikąd. Panu jest wsiorawno. To nie Pana życie, tylko Twoje. Ty tam siedzisz, wieko od trumny głosi. Rozumiesz, o co chodzi? No co robisz? Dziwisz się, że Ci źle. Jak może być dobrze, jak Ty co niedziela nie zgadzasz się z tym, co tam głosi? Idziesz i się z nim nie zgadzasz. I dalej tam siedzisz. A ja wiem, po co?
Na końcu, jak utrzymać uwolnienie? Przede wszystkim Nowe Narodzenie, o tym wiemy. Po drugie, ja zawsze zachęcam ludzi, którzy zostali uwolnieni, rozwiń życie uwielbienia. Mówię, bardzo cię proszę. Rozwiń sobie życie uwielbienia. Twoje życie będzie życiem uwielbienia. Śpiewaj, tańcz, uwielbiaj, w ogóle wiesz, bądź takim człowiekiem. Po trzecie, to jest kwestia rozwoju w Bożej prawdzie. Mówię do ludzi, rozwijaj się, kształtuj, czytaj Nowy Testament, rozważaj te słowa. Nie zaniedbuj tego po prostu, potraktuj to w tej chwili wręcz terapeutycznie. Rób to. Następnie mówię ludziom, aby odważnie i zdecydowanie przeciwstawiali się powrotom demonicznym. Diabeł wraca, bo to jest świnia. Rozumiecie? On wraca, bo to jest świnia. Trzeba mu się przeciwstawiać. Następnie mówię o dyscyplinie do ludzi. Mówię, proszę, rozwijaj życie w dyscyplinie. Wyznaczaj sobie konkretne cele. Działaj odcinkowo. Przechodź systematycznie z punktu A do punktu B. Nie lewituj w ogóle. Nie bądź płynny. Bądź konkretny. Konkretny. Zaplanuj coś z Bogiem. Zrealizuj. Znowu zaplanuj. Znowu zrealizuj. Rozumiesz? Krok po kroku. To są takie podstawowe rzeczy. Pokazuję wam to, żebyście mieli obraz tego, w jaki sposób działać w sferze uwolnienia. Po przerwie powiem wam króciutko jeszcze na temat technicznych rzeczy związanych z uwolnieniem, kiedy będziecie, kiedy pomagacie innym ludziom, tak? I pociągniemy sobie drugi temat, mamy na